4 stycznia na skrzyżowaniu ulic Jasienickiej i Kuźnickiej na wysokości zakładów chemicznych Police doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów. Kierowca tira nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, przez co uderzył w prawidłowo jadący samochód osobowy. Kolizja wyglądała groźnie, na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Jedna osoba z pojazdu osobowego odniosła obrażenia. Tir wyjeżdżał z zakładów, ja jechałem w stronę Polic, z Polic na tutaj w stronę Jasienicy, a ten widocznie pan jechał ze strony Jasienicy i po prostu no, wyjechał i się także go obróciło, walnął tutaj w samochód tira i go obróciło. Przed nami zdążyliśmy sekundy uciec na trawnik, także staliśmy obok, zadzwoniłem po policję od razu, tak, żeby wezwać służby. No i moje, czekałem, aż policja przyjedzie, żeby podać dane w razie czego do dalszej tam zeznań. W wyniku zdarzenia droga wojewódzka na odcinku Stare Miasto - Zakłady Chemiczne została zamknięta w obydwu kierunkach. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Sprawca otrzymał mandat. Obaj kierowcy byli trzeźwi.